Hej, ludziska. Tak. Widzimy się w zupełnie innym miejscu. I tak dalej. I tak dalej. Matko Boska. Dlaczego? Dobra, po prostu streszczę, co się stało. Mianowicie nagrywaliśmy, tak dalej. Było jakieś 45 minut nagrania. Co prawda daleko nie zeszliśmy, bo było pełno takich miejsc, że zostaliśmy przeszpileni i walka trwała czasami bardzo długo. I tak dalej. W każdym razie ułożyliśmy tam na dole, tutaj przez wszystkie tempo, od cholery posterunków, jeszcze od tego się okazywało, że co chwilę się odrodzają nowi żołnierze, a ci mnie pchają jak walnięci, standardowo. W każdym razie, jak skończyliśmy rozwalać wszystkich tych, w tamtym budynku. Wyszliśmy na dach, przeszliśmy po dachu, wyrżnęliśmy wszystkich z dachu, czyli standard. Z fabuły za bardzo nam się nie zdarzyło nic. Tylko ten Barney tam ze mną połaził przez chwilę jeszcze. Potem został przy jednej drzwiach, że tam mu już gdzie pilnował bodajże coś takiego. I proszę was, tam doszliśmy, chodziliśmy po takich no, kanałach. No, starych tych. A jeszcze wyszliśmy z tego budynku tam, do którego wchodziliśmy, żeby wyłączyć te wszystkie pola siłowe. I łaziły te trójnogie France. Tam właśnie to długo trwało, aby się ich pozbyć. Ale jakoś tam nam się udało. Co prawda kilka razy zginąłem, no ale jednak po staraniach udało się nam. Następnie przeszliśmy... wtedy jak chodziliśmy i pilnowaliśmy tej panienki, jak wyłączała te pole jednosiłowe. Na tym byliśmy i tam skręciliśmy w prawą stronę, jak się spojrzeć na ten jej terminal, z którego korzystała, by wyłączyć to. Więc tam poszliśmy dalej, tam było zejście na dół po schodach do takiej jakby garażu podziemnego. To gdzieś było chyba w tamtym kierunku prawdopodobnie. O, coś w tym stylu. Przepraszam. Niemniej jednak zeszliśmy do podziemi. Chodziliśmy, wyszliśmy więcej stamtąd. Tam jeszcze niżej jest. Z tamtej strony. Wyszliśmy, tutaj się przebiliśmy, łaziliśmy w to jest potem, tutaj. Tu była bardzo długa walka, bo były dwie mendy chodzące, plus jedna latająca w cholera. Pozbyliśmy się ich. Potem chwilę się zawiesiłem, bo nie wiedziałem gdzie iść. Moje spauzuję wideo, no wiadomo, tych jak już wam kilka razy mówiłem. Moje znajdę dojście i włączę filmik. No to znalazłem ten, fajnie. Już wiem gdzie iść dalej. Naciskam sobie, żeby kontynuować nagrywanie, a nacisnąłem nie tą kombinację klawiszy, a muszę sobie przenieść klawisz do nagrywania. Wcisnąłem delay. I się okazało, że delay kasuje wideo. Tak. No oczywiście, wiadomo, że delay kosztuje, jest do kasowania i tak dalej, ale nie podejrzewam się, że to zadziała podczas nagrywania, prawda? Po prostu się pomyliłem, cisnąłem zamiast insert, po którym mam nagrywanie, cisnąłem delay, no i wyszło jak wyszło. Niemniej jednak musimy iść tędy. Mam nadzieję, że mi wybaczy się takie coś. Obsuwa. Okej. Prawdopodobnie tędy muszę iść. Zaraz się okaże. Z amunicją spoko wygląda. Nie. Dobra, bałwanie, chodź tu. Gdzie on jest? Swój czy wróg? Swój. Czy mógłbyś stanąć przez chwilę? Dziękuję. Tam jeszcze jedna będa podbiegła. Ale nie chciałbym spadać. O, widzicie, tu jest ta jedna cholera zabita. Zniszczona, zabita, jak zwał, tak zwał. Tu jesteś. Musiałeś, nie? Pękłbyś. No patrz, co za cholera. No. Dobra, nie, bo ja tak zmarnuję amunicję i się na tym
Ała, skończy. Dobrze. Będę szczęśliwy. Jeżeli mi się znowu nie usunie Hansko, kurde, sam nie zrobię takiej głupoty. Żyj to. Okej, weźmiemy to i może strzelbę. Jakby trzeba było zszarżować. Na szczęście, można powiedzieć, jest taki plus, że... Fabuły nie straciliśmy za dużo. O, teraz się zaczyna fabuła. Cieszmy się. Podujmy się. Staram się. Okej. Dobra, Marian, co ty miałeś pisać? Co byś się podnosił, czy właził górą, czy co? Wiesz, wyłączyć się, guzik jakiś powinien się znaleźć. Te! Dlaczego takie ogólnie pytane? Ogólne pytanie. Dlaczego doktor nie stworzył więcej takich robali? Roboli. No, okej. Jak ja się cieszę, że jestem zdany na siebie. Nie muszę się martwić o tych cholernych... nasi dobroczyńcy. No więc... Ta się fabuła jaka zaczęła. To była właśnie sama bitka, więc... Można ująć, że tyle szczęścia w nieszczęściu. No zapiszcie. Dziękuję. Strzelba plus PL. Nie podejrzewam, że będę walczył z czymś tu bardzo mocnym. Ci diabeł, co to było? Domyślam się, że chlub ten głupi dziób, tak? Geronimo! Auć. Trochę za mocno może. Chyba, że... się napije wody. Tak. To ptaki jakieś. Głupia. A nie, dobra. Bez żadnego Geronimo. Po prostu spokojnie się rozejrzeć i zejść. A nie rzucać się. Na hura. Nie no, w sumie można, no oczywiście, że nie wiem, nikt tam nie zabroni tego, no. Tylko, że to trochę głupie. Wiecie, tak samo sobie możecie... Gdzie ty mam zasadnie co powiedziałeś? Coś zeżar coś. Kogoś. Znaczy się. No już wiem czym to śmierć. Nie lubię takich momentów za bardzo. Nie wiem, po prostu nie lubię. Coś za chwilę będzie się to zamykało. Nam dupę będzie chciało przyklaszczyć. Jestem tego pewien. Bo tak to zwykle jest. I będę marudził. Bo tak potrafię. I tak lubię. Bo tak. No. Właśnie. Dlatego się podirytowałem, bo mi się skasował plik. Wiecie, jeszcze myślałem, że może... Cholerne jeszcze te słuchawki. Czekajcie, ludziska. Muszę je minimalnie... Może lepiej nie z tej strony? Okej. Aha, dobra, myślałem, że... Myślałem, że może znajdę pliki w tym... No upartego... w koszu. Ale nie, tam kasuję od razu, całkowicie. Oczywiście jakbym chciał i miałbym szczęście, to na upartego udałoby mi się jeszcze może odzyskać, ale musiałbym mieć już zainstalowany program do odzyskiwania rzeczy skasowanych. A jeżebym coś tam zainstalował, to bym napisał pewne pliki. Pewne dane. I pewnie bym uszkodził te, które chciałbym odzyskać, a że to jest film, plik wideo, do tego długi.
niemal godzinny. No to wiecie, co oni tam robią? Jakaś sterylizacja? Znaczy nie oczyszczają tego, bo jakby ktoś tam był w środku, to by było widać go. Ale chyba jakaś sterylizacja najwyraźniej. Okej. Chyba tędy. Tak sobie myślę tylko na głos. Skoro się potłukliśmy, to myślę, że tak. Ale coś czuję, że to będzie od cholery tych doktorków. Nie, idź ty w cholerę ode mnie. Co ty byś chciał? Nie, nie spychaj mnie. Ja się nie chcę jeszcze rozejrzeć. A, dobra, bo jakbym tam poszedł, to wiecie, co by się stało, nie? Dobra, Marianne. Ej, 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 bez takich. Samemu się pchać, nie? To jest mądre. Ten, tu proszę, to... Albo by mnie zgniotło już ta sama brama. Albo... promień. Jedno z dwóch. Chyba, że ten coś działa jak klatka Faradaya. Chyba, że tak to by było. Oj, sorodziska. Ruszyłem przypadkowo tym mikrofonem. Słuchawki coś mi się zdentegowały. Musiałem poprawić się. Rurki. Dużo rurek. Tak. Jakiś gość tam stoi? Nie, to lampka tylko. Ty, może gdzieś tu zobaczymy tego. Jimena. Bo nie pamiętam, żebym tu widział gościa. Ale nie znaczy, że... O, ty w dupę. What the hell? Co to za Mariany? W każdej chwili teraz musimy być odpięci. A my się trzymamy tego. Tak, to abyśmy zapalili lampkę, no to dalej by było zauważone. Szczerze się tutaj. By było hejo! No i bardziej już się sobie nie spojrzę. Nie popatrzam. O ty... Jak ja ich nie lubię. Twarde mędy. I mocno tłuką. Bardzo mocno. Że one się są zwykle w dół, a nie w górę. My się patrzymy w górę. Na nie. Oj, coś czuję, że tu będzie jazda. O, no brawa. Trochę dziwne, nie? W takie osobne odosobione miejsce lecimy sami. Jedna droga. No i... Coś jest taka trochę dupa. Będziemy musieli uciekać. Tak coś mi się wydaje. Nie wiem, jakieś to przeczucie, już nie pamiętam, co to się działo. To było dawno temu. Aha. Okej. Co? No właśnie. Co?
Tamto mi odebraliście, ale tego nie odebraliście. Nie odebierzecie, tak. Nie odbierzecie. Patrzcie, teraz to działa konkretnie. Doktor powinien mieć takie coś od razu mi naładować. W polu rekwirującym. So this is Dr. Freeman. Ale wideokonferencja. I wish I could say this was a pleasant surprise, but it's neither a surprise nor, as you will surely agree, very pleasant. Well, I am nothing if not pragmatic. Fajnie, tak by efekt, jakby tutaj gadamy, ktoś by się zakładał raz od tyłu. Od tyłu. No więc, o, 200 mamy. Co jest? Czyli dlaczego teraz mogę mieć 200? Ty, teraz to zdrowie mi też oduje. Czy mogę? Pa, teraz mogę ludzi przyciągać. Idź w cholerę. Tylko tak rekwiruję też trochę ten. Ich... na gniaty. Well, Dr. Freeman, under other circumstances, I like to think we might have been able to work together in an atmosphere of mutual trust and respect. Certainly judging from your brief tenure at Black Mesa while I was its administrator, you showed every promise of becoming a valuable and productive contributor to the scientific process. And yet, I'm not sure what spurred you to it. But there is really no place in this enterprise for a rogue physicist. To ty jesteś nieuczciwy, nie płacisz mi. Jeszcze nie dostałem płaty. Więc co ty chcesz? Ła, tak, fochnę na ciebie. Bie. Lampa. Tak jak strzelę sobie focha, a co? Zabronisz? Łap kolegę. Czy to wyjdę? Nie. A może tak? Podnieś się? Nie, to było trochę tak... zarekwirowało. Ktoś jeszcze? Zarekwirowałem dziedo. No. Ile was tutaj będzie? Mariany. Czy to nie widzę? Przesyłka zwrotna. Panny odgłos. Tu ptania. Ale gościu Begransa napierdziela. Dobra, nie tak to tak. Jezu, drogi biedny kano. No, dziękuję. O! Ta mi się jedna rzecz przypomniała. Co będzie trudny poziom? Ale sporo tych małogów. Okej, okay, tędy. Użyczę jedno, dobrze? Trudno się patrzeć. Nie
Więc nie miałeś ich? Więc matka nie miała? Serio? Dobra, wali się. Łapie to jeszcze przesłuchę specjalną. Daj mi na pamiątkę. To wezmę. Pamiątkę. O! Się zdziwiłem. A już ten odgłos mi mógł dać do mi się... Your mentors are partly to blame, of course. My disappointment in Eli Vance and Isaac Kleiner is far greater than my sorrow over your unfortunate choice of career path. In a way, I suppose you could not have done otherwise. Who knows what seeds of iconoclasm they planted when you were young and gullible. But while they certainly share a great part of the responsibility for the recent troubles, it is you alone who have chosen to act with such willful disregard for humanity's future. Tak. To jest trudna misja ogólnie, z tego co pamiętam. Takie przylezie ich od cholery. Jestem tego pewien. Pewnie stamtąd. Mam tu kulki, bo bym musiał się nimi bronić. Stary Marianie, leć. Cholera. Boom, headshot. Strzał idealny. A tu guziczek, ja guziczka nie zauważyłem, no jak to? Jak można guziczka nie zauważyć? Aha, to nie ten guziczek. A, bo to coś zjeżdża, łapie. Na cholerę. Won. Idź, powiedziałem. Won to budy. Siad. Jedzie czy nie jedzie? Bo ja już nie wiem co myśleć. Odmowa. Okej, okay, zapis. A, dobra. Głupia. Aktywowana. Nie? Idź. Okej, gdzie ty jesteś? Marian, broń mnie!
Właśnie zdałem sobie sprawę, że mam mało trochę życia. Tell me, Dr. Freeman, if you can. You have destroyed so much. What is it exactly that you have created? Can you name even one thing? I thought not. Okej, telefon wyciszony, jedziemy dalej. O, dobrze, wyleczymy się przy okazji. I naładujemy kombinację. Idźcie w cholerę. O, jest dobre. Wariany. Aha, tu mamy trzech po prostu takie. Dobra. A gdy bym tu wsadził kulki? To nie wiem, co mi się stało. To było zdarzenie bolesne z Freemanem. Te dodatkowe zasilanie mogłoby nie padać w takim wypadku. I have laid the foundation for humanity's survival. And not as we have narrowly defined ourselves, but as something greater than we could ever imagine. Something we can now only begin to glimpse. Ale tam jest jak psów. No dobra. Go pokonać. Dobra. Akurat jak go rozwaliłem. Serio. Tak, bójcie się mnie. Teraz mi wcale nie poszło, bądźmy szczerzy. Oj, za co? Muszę jakoś opyknąć. Zrobimy quick save od razu szybciej trochę. Dopóki ja ich nie oderwę... Okej, udało się. Fiu.
Przepraszam was znowu. Okej, bliska, ja jestem z powrotem, tym razem się nie pomyliłem, nie wcisnąłem delayed. Przepraszam, na to po prostu budzik dzwonił. Tak, dziwna godzina, wiem o tym, ale no niestety nagrywam o tej godzinie, o której nagrywam, a jest godzina w pół siódmej. No. Mogę się oderwać? Nie? Mogę gdzieś to tak... mogę. Okej. Co tutaj zobaczymy? Za ciekawe rzeczy. Spoko, naładowani. Mogę sobie wejść. Ale czy ja chcę? Nie, no ja bardziej te, nie te co chcę, co ja muszę. Teraz na miejscu tego doktorka. Na pewno on miałby gdzieś tu kamery. Wziąłbym to cholerne pudło, zaciągnął w jakieś najcholerniejsze, najwyższe... No siemasz Mariusz. Miejsce. Otworzył to i wypuścił gościa, żeby spadł. W cholerę. No to mamy prze... Freemana zapali. A to jest działko, ona mocno strzela. No to mocniej niż takie zwykłe. Wieżyczka taka wiecie stająca. Jakiś wystrasz mózgów będzie, czy co? Takie mam czucie. Jakieś takie dziwne. Ale komicznie oni chodzą tak. Czop, czop. Co to za prosiaczek? No to lecimy na Szczecin. I pewnie ładowanie będzie, co? Bo ciemność widzę. Widzę ciemność, albo już nie. Widoczek, co? Ja pierdzielę. No jednak Hadzie chciał zrobić to, co mówiłem. Ale rozmazane. No jak to tylko jeden obrazek, no to co tam? Może kilka. Czego chcieć? Znowu ciemność, Marian. Znowu ciemność. Ciemność. Moja przyjaciółko. Se poszła w cholerę już. Zajebiście. Pamiętaj, urwę ci łeb. Tym działkiem. Don't struggle, it's no use. Until you're where he wants you, there's nothing you can do. I'm sorry, Gordon. Okej, jak ja tu jadę? Gas giants inhabited by vast meteorological intelligences, worlds stretched thin across the membranes where the dimensions intersect. Impossible to describe with our limited vocabulary. What I've seen is also beyond words, Breen. Genocide. Indescribable evil. Good God. Well, if it isn't Gordon Freeman at last. No się masz. What's this? I'll put it over there. You have my gratitude, Doctor. First you lead me straight to the doorstep of my oldest friend, then you deliver yourself?
If I'd known you were going to come straight up to my office, I wouldn't have bothered hunting you in the first place. Having both of you in my keeping ensures I can dictate the terms of any bargain I care to make with a Combine. Dr. Breen. Huh. Wallace. Yes, Judith, what is it? The bargain we should be making is for Eli's life so he can continue his research. Thanks to you, we have everything we need in that regard. You're more than qualified to finish his research yourself. What neither you nor I can do is convince that rabble in the streets to give up their senseless struggle. Yet Eli refuses to speak the words that would save them all. Save them? For what? Eli, if you won't do the right thing for the good of all people, maybe you'll do it for one of them. Alex, honey... Dad! No, siemasz. Gordon? No, cześć. God damn you, Breen, you spokojnie, rodzinne, co? That's all up to you, my old friend. Will you let your stubborn short-sightedness doom the entire species, or will you give your child the chance her mother never had? How dare you even mention her? Alex, my dear, you have your mother's eyes, but your father's stubborn nature. You haven't seen a bit of it yet. Really? Well, let's see how well it serves you on the far side of a Combine portal. Go ahead, Breen. If that's the worst you can do, send us both through your portal. Oh, it's hardly the worst. But you might find that hard to believe once you get there. It isn't necessary. I agree. It's a total waste. Fortunately, the Resistance has shown it is willing to accept a new leader. And this one has proven to be a fine pawn for those who control him. No! Don't listen to him, Gordon. How about it, Dr. Freeman? Did you realize your contract was open to the highest bidder? Gordon would never make any kind of deal with you. I understand if you don't wish to discuss this in front of your friends. I'll send them on their way, and then we can talk openly. Don't struggle, honey. Dad, I'm so sorry. Alex, sweetheart. Oh. Judith? What do you think you're doing? We're doing what I could never do alone. We're stopping you. Yes. Guards, get in here. Zamiast zrobić to od razu, skoro wiesz, że to jest interkom. They'll turn on you. Judith, Dr. Mossman, please. I'm sorry, Wallace. You're all out of time. Don't. Hurry! Hej, za tobą. No tak, ale my jesteśmy... Kościa, jak popierdziela z tym! Moje! Ty mendo społeczna. Masz może jakiś pistolet? Myślę, czytajcie. No co ty? Dr. Mossman, Judith, look after my father. Don't you worry. Dad, I'm not saying... Zadowolony jest, stary! Come on, Gordon. Let's go. Stary ma banana na twarzy niezłego. Biorę to po pierwsze, żeby mu przerzucić niego. We haven't known each other very long, but... I know you didn't have to do this. I had to rescue my father, but you... No, jestem dziwny, wiem. Chcesz popiercie? Hey, listen. That's him. Doktor Kasprze. Przywalę mu z tego cholerstwa. There he is. Oh, all right, damn it, if that's what it takes. Just hurry, he's right behind me. Oh, shit. Moje działko, dawaj mi. Będę. Mam pełno, okej. Gravity gun. He doesn't have a clue, does he? I wonder where he's going. Nie mogę się przyciągnąć. Oh my god. This is the Citadel's dark fusion reactor. It powers their tunneling entanglement device. We'll never have a chance like this again. We've got to stop Dr. Breen. Okej.
I can't shut it down. Looks like he's turned over control to the other side. You'll have to go into the core and do what you can. Get in the elevator and I'll let you in. Tak, poza tym... Ja się naładowałem. Jest naładowany. To ładnie, patrz. Widzisz, nie mogę. On się rozpęknie. Szkoda, że nie ma sukienki. Spódniczki. A co, powygłupiać się można. Prawdopodobnie to będzie ostatni odcinek. Tak wam powiem bliska. Oczywiście pojawi się jeszcze Half-Life Episode 1 i Episode 2, nie? Więc tutaj tak też nie myślcie sobie, że to tak się szybko pozbędziecie mnie. Dr. Freeman, you really shouldn't be out there. At the moment of synapse as I teleport, this chamber will be bathed in deadly particles that have yet to be named by human science. Perhaps when I have the leisure to do the work myself, I'll name one of them after you. Hmm. That way you won't be completely forgotten. When the synapse collapses, I will be far away from here, in another universe as a matter of fact. You, on the other hand, will be destroyed in every way it is possible to be destroyed, and even in some which are essentially impossible. Ow. Dr. Freeman, you really shouldn't be out there. At the moment of synapse, as I teleport, this chamber will be bathed in deadly particles that have yet to be named by human science. Perhaps when I have the leisure to do the work myself, I'll name one of them after you. That way you won't be completely forgotten. When the singularity collapses, I will be far away from here, in another universe, as a matter of fact. You, on the other hand, will be destroyed in every way it is possible to be destroyed, and even in some which are essentially impossible. Oh no, Combine soldiers! Where do they come from? Siemacie. Trochę nie zdążyłem, ale przeżyłem. Więc w sumie... Łapka. I don't know what you can possibly hope to achieve apart from your own annihilation. Don't listen to him, Gordon. Ja jestem teraz zajęty, żeby go słuchać. Marianne, tobie coś nie wyszło chyba. Nasz wypadek. Następna. Brygada. RR. Co? Minus to na pewno trochę zasięg. Ja go nawet nie słucham, jestem zajęty przeżyciem. Idź w cholerę. Chyba tutaj. Chyba tak. Tych kilku bałwanów się pozbyłem. Spokojnie dalej. Naładowałem kombinezonik. I... Chciałem zauważyć, że jednak chciałbym do góry. OK.
Okej, okay, no to jedziemy tutaj. Tu musiałbym się dostać, jeżeli już... A, o cholera. Tak, po prostu sobie wziąłem i umarłem. Skoro tak potrafię, to czemu tak nie zrobić? Czasami. Mam, no w sumie pełne. Wow! Wymędy społeczna! Dobra. No dobra, teraz Mariany. Tędy. Not for much longer, I think. If only you had harnessed your boundless energy for a useful purpose. No, fajnie. Macie przesyłkę specjalną. I hope you said your farewells. Tu jesteś. Wdzięczny. Dziękuję. No. Dziękuję. To jest jakby taki trochę guziczek. Okej, Mariany. Chwila, chwila. A to ty jesteś! Jamek, co to? Aha, pewnie. Go back, Freeman. You have no idea what you're doing. Ej, kulkę chcę. Aha, okej, okay, widzę. Cholera, nie wyszło. Co długo czekałem. Aha, odrywam tym, spoko. Ja myślałem, że mam w środek trafić. Ale trafiłem. To może się swoje zacząć. Dziwnie takie czarne. Is it really that time again? It seems as if you just arrived. You've done a great deal in a small time span.
You've done so well, in fact, that I've received some interesting offers for your services. Ordinarily, I wouldn't contemplate them, but these are extraordinary times. Rather than offer you the illusion of free choice, I will take the liberty of choosing for you. If and when your time comes round again. Uh-huh. I do apologize for what must seem to you an arbitrary imposition, Dr. Freeman. I trust it will all make sense to you in the course of... Well, I'm really not at liberty to say. In the meantime, this is where I get off. Mhm. Ty dziadu. Łeb ci urwę. Urwę ci łeb. No tak, ludziska. Tak się kończy Half-Life 2. Nie ma więcej. A nie, jest, jest. Episode 1, Episode 2. Które? W które oczywiście zagramy. Już niebawem. Ale myślę, że sobie mały odpoczynek od Half-Life'a, jako takiego. Mam chyba zainstalowane nawet epizody 1 i 2. Prawdopodobnie są zainstalowane. Więc tylko będą czekać. Następne filmy... Mamy Fallouta 2. Mamy Fallouta New Vegas. To chyba Fallouty tylko są teraz na chwilę obecną. Mamy od cholery jeszcze tam, no powiedzmy, nie do zrobienia, ale też wypadła nam jedna ta, tak? Pomyślmy więc, co my mamy do zrobienia jeszcze? Chyba więcej nie mam na chwilę. A nie, no oczywiście Crashout War of Tanks to oczywiście swoim torem, nie? Będę musiał ogólnie sobie przypomnieć tego, nie grałem przez dłuższy czas, nie miałem po prostu kiedy w Spin Tires. W WOTA w sumie też dawno nie grałem. Ale myślę, że coś niedługo nagram. Aczkolwiek prawdopodobnie następnym dodatkowym tym zagrajmy wy będzie Dead Island 1. Bo w sumie czemu nie? Chyba tak zrobimy, że Dead Island będzie następnym, zagrajmy wy. Co o tym myślicie? Piszcie w komentarzach. Oczywiście nie zapomnijcie o łapce w górze i... Jeżeli jesteście nowym człowiekiem, kliknijcie w subskrypcję. Będę bardzo zadowolony. I wy być może też. Mam taką nadzieję. Czyżby coś było jeszcze na końcu? Mamy z logo Valve. Poczekajmy chwilę. Bo w sumie czemu nie? Być może coś będzie. A być może nie. Zobaczymy. Co nas powita? Lamar! Aha! Blast that little... Where did she get to? O ty cholero! Się rzuciła na nas! No jak widzicie, to jest ewidentnie, jest tam koniec i jednak warto było posłuchać jeszcze chwilę mojego marudzenia. Niemniej jednak Half-Life 2 jako taki jest skończony. Zobaczymy się tylko Half-Life 2 Episode 1 i Episode 2. No i być może kiedyś w przyszłości, może gdy się doczekamy wnucząt, wszyscy ci, którzy teraz to oglądają, a którzy teraz nie mają, może wyjdzie wtedy Half-Life 3. Albo wnuki naszych wnuków się odczekają tego. Nie wiem kiedy, ale jeżeli wyjdzie, pewnie nagram Half-Life 3. Tak. Ale to będzie pewno tego. No nic. Dzięki za obejrzenie, ludziska. Trzymajcie się.